czwartkowy poranek prezydent Suwałk wręczył powołania nowym dyrektorom dwóch suwalskich szkół podstawowych. Obie panie zostały wyłonione w konkursach. Szkołą podstawową nr 4 pokieruje Iwona Smykowska, która obejmie stanowisko po zmarłej niedawno Jolancie Nowakowskiej. Na panią dyrektor czeka sporo pracy, ponieważ prócz standardowych obowiązków dyrektora będzie miała na głowie planowaną rozbudowę szkoły. Szkołą podstawową nr 6 kierować będzie Anna Śliżewska. Tutaj zmiana na stanowisku dyrektora spowodowana była rezygnacją Marka Zborowskiego-Weichmana. Wieloletni dyrektor szóstki został radnym i musiał dokonać wyboru. Albo rada, albo fotel dyrektora. Wybrał działalność samorządową.